Witam Was w kolejnym odcinku z Get Even, w którym ruszamy do kolejnego wspomnienia. Tym razem mamy jakiś obszar na zewnątrz pokazany, więc zobaczmy co i gdzie się teraz udamy. Co nas raczej teraz czeka i gdzie się teraz udamy. O właśnie, tak miałem powiedzieć. Aha, wróciliśmy tu gdzie byliśmy. Mamy 10 amunicji. Aha, dobra. To ruszamy tutaj. To jest to miejsce, co patrząc tak się świeci. F4. Po co ja klikam strzałkami, to nie wiem. Okej. Tu i tu jest sporo. Sporo przejść. Budynek C, czyli teraz się do budynku C zbliżamy, tak? A, jest noc na dworze. Ach. Chyba zacznie się w końcu jakiś taki bardziej prawdziwy horror, groza i tak dalej. O, zapis już mieliśmy. Serio? Okej. Muszę właśnie więcej tych szukać, tych patyczek do podświetlania, bo tam są zazwyczaj te rzeczy, co powinniśmy czytać i znajdować. Znowu pacjent 2.19. Często on się tego... No. Pojawia. Chciałem użyć innego słowa, ale zapomniałem. Możemy się schować. Wiecie, ja już słyszę tą muzykę, to już wiem, że coś się święci. Jeszcze zapisy co chwilę. Ciekawe, co będzie z tym władcą marionetek właśnie. Ty, a ty tutaj byłeś? Nie zauważyłem się nawet. Dobra, nic nie widać. Aż mam ochotę broń wyciągnąć. Why did you do that? What? Well, why did you paint your prosthetic leg black? It's depressing. No, it's not. Yes, it is. Oh, and I was hoping you're cured. I am cured. Your leg was sick, remember? That's why I had to cut it off. I know you loved it, but sometimes we have to let go of the things we love the most. Hmm? How's the other leg? She's fine. Bit sad, maybe. Her sister was amputated. They were twins. Hmm, I see. So maybe they should be together. Yeah, all right, I'll think about it. Co, odpiłujesz drugą? Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby to był taki pomysł, żeby odpiłować drugą. Okej, tam są zamknięte pomieszczenia, ale też nie do końca tutaj też. I teraz bądź mądry i pisz wiersze, gdzie pójść. No bo tam widzę też wyjście na klatkę. Może to będzie zamknięte. Ja, jest zamknięte. Aha, pod F1, dobra. Jak widzę zapisywanie, to od razu boję się odwrócić.
Okej. Ja teraz nie miał jak szans się zamknąć. Co chwilę jakieś zapisywanie, no. Aha. Prawdopodobnie kobieta. Aha, okej. Okej. Musiałem trochę poklikać, żeby się przekonać na pewno, jak się włącza poszczególne opcje. A, widzicie? Żebym przegapił. Nie znasz jego zdjęcia? Nie. W razie W. Czemu się zawsze na mnie rzucają, no? Boże, myślę, że się koło niego przekradnę czy coś. A i dlatego widzieliśmy na zdjęciu ten. Czemu tu nie ma przejścia? Teoretycznie powinno być. Red, how are you doing this? I'm not, Mr. Black. You are. An imprecision of the technology. Sometimes the Pandora will overlay images onto reality. I don't understand. You don't need to. You're in very real danger from your own mind. Proceed with caution. Raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Aha, i ja tą piątkę mam, kurde, ominąć? Czekajcie, gdzie ja mam się w ogóle udać? Teoretycznie chyba obstawiam, że tam. Tylko teraz powinienem troszkę chyba przyczekać, żeby poznać ich trasę chodzenia.
cholera. Teraz by się Coroner Regan przydał, bo... What the fuck? How is that even possible? Czyli co, wyczaili mnie, tak? Dobra, jakoś do mnie strzelają, ale... No właśnie, jak oni mogą do mnie strzelać, jak... Dobra, ostatni jest tam, tak? Dobra. Jeszcze jest jakiś? Bo dźwięki słabnie. Dobra, do czegoś, z czegoś do mnie strzelali. Aha, miałem iść pewnie po światłach i światła by mnie doprowadziły bezpiecznie do tego. Teoretycznie bezpiecznie do celu. Nie macie broni, strzelaliście do mnie z czegoś. Ale czekajcie, tu się pali na zielono. Nie, nie to. Aha, czyli w środku, okej. Apologies, Mr. Black. The Pandora can be temperamental. I assure you that all anomalies have now been dealt with from my end. For now. I'm getting tired of temperamental. We are dealing with a prototype, Mr. Black. View it as fascinating. Not tiring. Yeah, easy for you to say. You're not the one getting shot. Dobra, wstałem, że zdjęcie tego obrazu, ale za chwilę. Tutaj się też nie zamknie. Okej. No właśnie, ten 2.19 jest cały czas na XX i nie wiadomo, kim on jest. To chyba zaczerwnęli z życia, bo też była taka jedna osoba, co robiła z ludzi tego. Ciuchy. Aha, to jest takie kółeczko zrobimy. Dobrze, to nawet lepiej. Po części się cieszę z tego. Pacjent 2.19.
To chciałem. Dobra. Ok, zrobiliśmy kółeczko i pewnie tego mam zrobić właśnie zdjęcie. DNA found. One matching profile. Patient 219. Dobra, ale jeszcze jeden. A, tu jest jeszcze, dobra. DNA found. One matching profile. Patient 219. No, pomysły miał niezłe. Dobra, wstawiam. Że te drzwi się zamkną, więc nie. Chociaż nie, te się mogą zamknąć. Cholera. Nie, nie zamkną się. Nie, nie zamkną się, dobra. Ale nagle całe zielone tracę. No coś jest na zielono i to bardzo, ale... Nie to. F1 chciałem. Nie, te kropki mi się zbugowały tutaj? Dobra, nieważne, może to wyżej jest czy coś. Ja będę tutaj kluczył teraz. Dobra, ale tu nic nie widzę. Jeszcze bym powiedział, że te lalki mogłyby być do zdjęcia, ale... się nic nie pokazuje. No, było do przewidzenia, że to się zamknie. Tam jest jeden człowiek, dobrze. Dobra, niekoniecznie człowiek. Like I said, Mr. Black, all actions have consequences. You set a lunatic on the loose and just look what happened. Poor Mr. Keating died because of your decisions. A nie, to akurat było celowe, żeby wypuścić. No. Ładny wierszyk. Teraz bądź mądry i pisz wiersze, czy mam to otworzyć. Otworzyło coś mi się tu? Tak. Dobra, będziemy klikać wszystko. Musimy dowiedzieć się konsekwencji. Aha. Trochę przestrzeliłem. No jeszcze raz. Found. John Keating, a teacher reported missing in 2011. Dobra, konsekwencja tego, że to kliknąłem, szlak trafił o światło. No właśnie, gdzie moje przyjęcie?
Chyba nie każecie mi według tego czegoś robić. Tutaj nic? Okej. Czy wszyscy musicie się na mnie rzucać? Wiecie, jakie to jest denerwujące? Nie, że pomysł na rzucanie się jest w grze zły, tylko po prostu... Inaczej, nie denerwujące, stresujące, bo nie wiem, czy się rzucicie na mnie, czy nie, czy ja jakieś błędy popełniam. See the truth, so she will forgive me, and so things can go back to the way they were before all this. Okay. Znaczki zapytania to pewnie z pacjentów 2019. 2019. Dobra, tu przebadaliśmy, tu sprawdziliśmy wszystko. Aha. A, tu. Okej, ale mam jeszcze zielone. Ktoś, kogo nie znamy. Dosyć ciekawe. O! No dobra, otwarłem i co? Poza tym, że to jest ten lightstick. Tylko się zastanawiam, kiedy się coś na mnie rzuci. Dead in his cell this morning. His cellmate found out that Jared was an informer and killed him. Don't hesitate to give me a call if you require any more details of this unfortunate event.
Ciekawe. Dobra, nie mamy tego zrobić zdjęcia czegoś. Dobra, nic na zielono się nie pojawia. To idziemy dalej. A za nie mówiłem? Kolejne wspomnienie, ale się tak przestraszyłem, że aż dreszcze mi przez całe ciało przeszły, jak tamto nagle zgasło. Naprawdę się tamtego nie spodziewałem. She will not stop. Please, can you take her? I need to lie down for a moment. Well, sure, but I thought we agreed to do this together. I just need to lie down. Coś? Interakcja, włącz, wyłącz lampę. No, trochę to przykre. Aha, tu albo tu mam iść. Dobra, tutaj, bo widzę, że tam i tak będziecie musieli iść. A tu tylko kominek jest. O, jest coś jednak. Dla was i dla Grace. Okej. She's hungry. Can you bring me her bottle, love? I think it's in the kitchen. I've got a PhD in neuroscience. I think I can manage it. Come on, don't be like that. Hi, Mum. Lenore and I were wondering if you wanted... What? It's me. Your son. Calm down, Mum. It's fine. Everything's fine. Yes, that's right. Are you okay? Right. No. It's fine. So, Lenore and I were wondering... Anyone who says they slept like a baby clearly never had one. To akurat prawda. Ale jak dzieci śpią, to śpią. No, nieźle śpią. Twardo. Adult brains, I understand. But this is just incessant, incoherent garbling. What on earth is she doing? Dobra. No, F. Co jest? Aha. Ojeja. Coraz ciekawsze rzeczy się pojawiają. A, kapuję, mam po wskazówkach przechodzić. Aha, dopóki nie pójdę tam, nie przeskręci się wskazówka, spoko. Tylko mógłbym biegać! Ale kucać mogę. O, to ty! Pamiętam cię. So the doctor said that mom can't distinguish between the past and the present. It's all jumbled together somehow. How can a person forget so much? Why can't they help her remember?
Znaczy ma możliwość kłócenia dalej, ale biegania już nie. What I wouldn't give for one second alone with my thoughts. One goddamn second. One moment she wanted to know why I wasn't in school. The next she was crying and complaining about her son, who never comes to visit. You were there every day. Whether she remembered or not, you were there for her. How can a person just forget? I should have helped her remember somehow. I should have found a way. You did everything you could. She loved you very much. Remember that at least. Czekać to, że zgasza wszystko, też będzie miało swoje konsekwencje. He's worried about your gran, my love. He's just worried, that's all. Gdzie był ten przycisk? Tu? I really don't see why you hired this one. She doesn't ever seem to know where you are. She won't put you on the phone. She's a good assistant, Lenore. Huge potential. Give her time. I'm sure you're warm to her. Just keep an eye on her, will you? I don't trust her. Okay. Gray said you promised to help with her science homework. Oh, shit. I'm just... Can you help her tonight? Do you mind? Fine. I've got this presentation first thing in the morning. I really feel like I'm on the verge of something here. This would mean so much for us, for the family. You understand, don't you? Maybe we should ask Rose Atkins when he'll be home. Maybe she'll even set up an appointment for us. You don't like her. I don't trust her. You don't trust her? Robert, listen. I don't care. You have Grace, and because of that, you have Lenore. But you also have me. And I'm not going anywhere. It won't be long before Grace is old enough to leave home. Until then, there's you, and me, and the work. For now, that's all that matters. I love you. Okej. Okay. Ciekawe wspomnienia i się zaczyna to coraz bardziej rozjaśniać. Memories belong to is entirely irrelevant. They do not contain the answers we're looking for. Trust me. Now's not the time to start thinking, Black. Nobody cares about whatever theories you may have dreamed up in that little brain of yours. Now is the time to do as I say. Now is the time to proceed. Fuck you. Dobra. Ale już troszkę pozwiedzaliśmy. Już się odcinek robi dosyć długi. Więc teoretycznie moglibyśmy go zakończyć. Więc widzimy się w kolejnym odcinku z Get Even. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie i jak zwykle życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Bawcie się dobrze. Pa, pa.